Płaskostopie powstaje wskutek niewydolności mięśni krótkich stopy, kiedy czynniki predysponujące powodują to, że sklepienie podłużne zaczyna się obniżać. Wcześniej jeszcze dochodzi właśnie do koślawego ustawienia pięty. Te deformacje postępują aż do całkowitego zaniku sklepienia podłużnego stopy. W skrajnym przypadku do odkształcenia stopy z jej dodatkowym jakby łódkowatym wygięciem. Temu mogą towarzyszyć różnego rodzaju dodatkowe dolegliwości, przede wszystkim skrajnej deformacji dolegliwości bólowa. Nie można urodzić się z płaskostopiem, można natomiast urodzić się z predyspozycją do płaskostopia, czyli wiotkością wielostawową, która predysponuje do powstania takiej deformacji. W takiej wiotkości więzadła, torebki stawowe są na tyle luźne, że nie są w stanie utrzymać stopy w prawidłowej pozycji. Rozpoznanie płaskostopia może postawić tylko i wyłącznie lekarz ortopeda, natomiast mogą nas zaniepokoić pewne symptomy, objawy, które polegają na tym, że widzimy, jak dziecko, pacjent wykrzywia but, jak zostawia niezbyt charakterystyczne ślady na piasku, posadce mokrej, to może nam zasugerować, że problem się pojawia. Natomiast rozpoznanie, powtórzę, może postawić tylko i wyłącznie lekarz ortopeda. Aby zapobiec płaskostopiu, trzeba ćwiczyć krótkie mięśnie stóp, czyli chodzić boso często, chodzić na palcach, chodzić na zewnętrznej krawędzi stóp, używać wygodnego obuwia, klapek, unikać, jeżeli chodzi o kobiety, co jest na pewno trudne, chodzenie na wysokim obcasie. Tyle.